Każdego roku druhny i druhowie z Chorągwi Łódzkiej spotykają się w innej miejscowości, by razem świętować i zdobywać wspólne doświadczenia. W tym roku gospodarzem spotkania był Bełchatów. Dla nas jest olbrzymim zaszczytem, radością móc gościć tylu harcerzy z całej Chorągwi, Łódzkiej u nas w Bełchatowie. To jest święto nie tylko harcerstwa, ale myślę, że święto miasta. Te wartości, które przyświecają na co dzień harcerzom, trzeba promować w miarę możliwości, robić wszystko, żeby one docierały do jak najszerszej rzeszy ludzi. W przypadku Bełchatowa, tak jak wspomniałem, podczas przekazania kluczy do miasta, bo trzeba o tym pamiętać, że harcerze na dwa dni byli gospodarzami miasta Bełchatowa, tak, mieli klucze do miasta. To istotne są te wartości, które właśnie harcerstwo niesie ze sobą. Wartości, które dziś, myślę, że trzeba, o których dziś trzeba wyjątkowo mówić, bo bardzo często zapominamy o takich podstawowych wartościach jak przyjaźń, solidarność, braterstwo. To wszystko bardzo często sprowadzone zostało do pewnych haseł i sloganów, które nic w sobie nie kryją, a te osoby, które za nami są, te rzesze harcerzy, którą tutaj widzimy, to nie tylko slogany, ale i naprawdę te wartości w sercu i takie wartości chcemy promować. Motto tegorocznej edycji to włącz działanie. W sobotę druhowie i zuchy sprawdzali swoje harcerskie umiejętności. Trasy tematyczne przygotowane dla uczestników były skupione wokół haseł energia, sport i ekologia. Co roku organizujemy Święto Chorągwi Łódzkiej. Harcerze z całego naszego województwa zjeżdżają się w jedno miejsce. W tym roku jest to nasz Bełchatów i przez dwa dni rywalizują na trasach, wykonując różne zadania. My jesteśmy w tym roku na trasie harcerskiej, więc mamy harcerskie zadania, mamy różne takie sportowe również. Mamy ściankę spinaczkową, będziemy na kortach tenisowych, będziemy ćwiczyć taekwondo, będziemy na boisku, także aktywnie. Harcerstwo po prostu łączy ludzi, jest to niesamowita przygoda dla młodszych i dla starszych i to sprawia, że chcemy się spotykać razem. A tegoroczne hasło, tegoroczne motto, do włącz czego działanie. Was? Tak, włącz działanie. Ogólnie mamy jedną z tras, to jest energią. Nawiązuje to m.in. do naszego regionu, do elektrowni, do kopalni, do naszych gigantów mocy. I myślę, że to było takie główne motto przewodnie do zorganizowania tego hasła. W niedzielę natomiast wszyscy uczestnicy spotkali się przed Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Z tego miejsca wyruszyli na przemarsz ulicami miasta. Dzień dobry! Finalnie wszyscy spotkali się na placu Narutowicza. Cieszę się, że mogę zobaczyć tą swoją Chorągiew, bo to moja Chorągiew też, przepraszam, tak liczną i tak pięknie wyglądającą. Ten przemarsz naprawdę robił olbrzymie wrażenie. Na zakrętach było was widać najlepiej i muszę przyznać, że jestem z tego dumny. Także panie prezydencie, ma pan też w swoim środowisku naprawdę niezwykłych harcerzy, więc proszę o nich walczyć i doceniać. A ja już wiem, że to się dzieje w Bełchatowie. Widzieliście, jak Bełchatów przyjmował harcerzy serdecznie. Cieszę się, że tutaj dotarliście i cieszę się, że mamy okazję się pokazać w każdym takim mieście, w którym funkcjonują nasi harcerze, funkcjonuje nasz hufiec. Od niedawna Bełchatowie gratuluję Dobromirze za to duże osiągnięcie, że udało się ten hufiec ponownie w Bełchatowie uruchomić. I cieszę się, że wyszliście z domu, że nie jesteście przed komputerem, że na chwilę odłożyliście telefony i że możecie ze sobą po prostu porozmawiać i pobyć. I to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być, co daje właściwie to ostatnio chyba tylko harcerstwo, czyli to, że możemy być ze sobą, niekoniecznie przez telefon i niekoniecznie przez komputer. Czuwaj! Na cześć druga przewodniczącego! Czuj, czuj! Czuwaj! Ludny Chory chciałem jeszcze skorzystać z tego, że to jest tak duże grono i że to jest Chorągiew Łódzka tutaj obecna. Chciałem poinformować, że w uznaniu zasług dla Związku Harcerstwa Polskiego, także dla Chorągiewi Łódzkiej, ale także dla
każdej innej działalności, którą ta osoba, ten instruktor, ta instruktorka wykonywała, informuje, że odznaczyłem Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP Duchne Harcmistrzynię Katarzynę Kurowską. Mogę Duchne Katarzynę poprosić do siebie? Katarzyno, w imieniu Związku Artysta Polskiego oznaczam Żółtne Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Muszę powiedzieć, że jestem tego dumny, że mogę to zrobić osobiście i cieszę się, Związek jest dumny z tego, że mam taki W tegorocznej odsłonie Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP imienia Aleksandra Kamińskiego wzięło udział ponad 1500 harcerzy. Z wielkim żalem, ale musimy ten klucz oddać. Miasto oddajemy nieuszkodzone, wysprzątane. Na pewno śladów po sobie nie zostawimy. Ślad zostanie w naszych sercach, w pamięci, we wspomnieniach, nowe przyjaźnie, wiele przygód, szczególnie wczoraj. Przed nami jeszcze koncert, natomiast, no cóż, musiał nadejść ten moment. Panie prezydencie, oddaję klucz, natomiast z ogromem podziękowań dla władz miasta, dla wszystkich służb. Jechała dzisiaj z nami tutaj Straż Miejska, byli policjanci we wszystkich tych miejscach, które my odwiedzaliśmy, nawet nie tylko w Bełchatowie, ale poza Bełchatowem. Wczoraj harcerze schodzili się z okolic Bełchatowa właśnie tutaj do centrum i widać nas było wszędzie. Tak jak ksiądz dzisiaj nam przypowiedział rano, od piątku was widać. Tak, faktycznie, bo już w piątek tutaj byli wolontariusze, przygotowywali to święto. I za to wszystko ogromne dziękuję od wszystkich harcerzy chorągwi łódzkiej ZHP. Byliśmy zaszczyceni móc być u Państwa w mieście. Było przepięknie. Dziękujemy bardzo. Zawsze zapraszamy do na pamiątkę naszego pobytu mi się do gabinetu będzie przypominał zawsze harcerzy, którzy najechali Bełchatów na jeden łódź. Dziękuję ślicznie. Na pewno Czuwaj! Chorągiew Łódzka ZHP zrzesza 24 chówce z terenu całego województwa. To ponad 100 lat historii oraz prawie 9 tysięcy zrzeszonych zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów.